Dzień dobry. O, kurwa mać. Nie wiem, czy takie ustawienie was zadowala? Satysfakcjonuje was? Nic mi się nie podoba. Dobra, wiecie co? Nieważne, nieważne. Słuchajcie, mam okres, okej? Więc ja mam nadzieję, że wszystko dzisiaj pójdzie zgodnie z moim planem i że wszystko będzie w porządku. Bo na ten moment boli mnie brzuch. Dopiero co wstałam, jest godzina 11. Jeszcze nie jadłam śniadania, ale ja już muszę zabrać tabletkę, bo nie dam rady. Wykituję prędzej niż coś nagram i zrobię coś fajnego dzisiaj, naprawdę. Dopiero co wstałam, więc może zróbmy kawę, co wy na to? Dzisiaj jest ten dzień, ok? Dzisiaj jest dzień, w którym piję z mojego kubka z Timothy Chalamet. Ja do dzisiaj nie wiem, jak się czyta jego nazwisko i jest mi strasznie przykro z tego powodu, bo kocham go. Honey, I'm sorry. I wish I knew. I don't speak French. Robię kawę. Robię kawę La Lazza Crema Gusto El Classico. Bardzo dobra kawa, bardzo pyszna. Daję trzy łyżeczki, ponieważ potrzebuję mieć dzisiaj power! Power! W sensie ja zawsze daję trzy łyżeczki, więc nie wiem, o czym ja kurwa pierdolę, za przeproszeniem. No, ale potrzebuję dzisiaj power, więc daję tyle, ile zawsze, ale nie mniej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie słuchajcie mnie. Boże, nalałam sobie po sam czubek. Jak ja to w ogóle podniosę do mojej... Nie, oczywiście rozlałam, no właśnie, tak coś czułam. To nic, tak? Kurwa, rozlałam. Nie, bo... Nie. Dobra, dzisiejszy dzień będzie bardzo dobrym dniem, ok? Nawet rozlałam kawę. Dopiero co myłam, to myłam. Nie wylałam już na ją kawę, więc wiecie co, ja na razie nic z tym nie robię, ok? Bo... Jeszcze pewnie ją rozleję, więc teraz mi tak leży. Ja nic nie widzę, okej? Okay? Jakby... Słuchajcie, cytat na dziś. O! Today is a perfect day to start living your dreams. Dzisiaj. To właśnie dziś jest idealny dzień, żeby zacząć żyć marzeniami. Ale słuchajcie. Dzisiaj chcę, jeżeli przestanie mnie boleć brzuch, na pewno mi przestanie, muszę to zmanifestować, ponieważ dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj idę na randkę. Zabieram się na randkę, ok? Jakby idę sama na randkę. Stwierdziłam, że zrobię sobie taki dzień, ja bardzo lubię robić sobie takie dni, gdzie idę sobie sama gdzieś, ale dzisiaj mam ochotę zrobić taką randkę. Że wiecie, ja się pomaluję, ja pójdę zjeść, mam ochotę iść do restauracji, w której nigdy nie byłam, mam ochotę kupić sobie kwiatki, bardzo lubię kwiaty cięte również, natomiast rzadko sobie je kupuję. Co z tego, czy ja je dostanę od siebie, czy ja je dostanę od kogoś? One będą mnie cieszyć tak samo zawsze. W ogóle nie wiem, bardzo dużo osób wiem, że ma problemy z tym, że jakby idą jeść sami do restauracji. Ja tak nie mam, w sensie jakby ja się czuję z tym totalnie comfortable i kocham być sama. Uwielbiam swoją obecność. Mnie ludzie na dłuższą metę bardzo męczą. I nieważne kto to jest, w sensie nieważne czy jesteś my bestie, czy nie jesteś, mam długa obecność ludzi bardzo męczy, więc ja lubię taki mój czas dla siebie. Będzie fajnie. Chyba zimno, ale świeci słońce. Także słuchajcie, zrobimy sobie też razem, wiecie, makijaż. Bo żebym tak strasznie chciała iść kiedyś na randkę z Timothy Chalamet. Dlaczego ja nie widzę takich chłopców jak on na żywo, w realnym świecie, tylko przez internet, jakby... Co jest ze mną nie tak? Czy ja się obracam w złym towarzystwie? Dlaczego ten człowiek wydaje się być taką jakąś odległą istotą, która nie jest w ogóle możliwa do osiągnięcia? Nie ma chyba takich mężczyzn. Nie ma. Jakby wszyscy są jacyś kurwa zjebani. Nie są, dobra, żartuję. Ale w ogóle to, co jest bardzo ciekawe w relacjach i w związkach, to to, że za każdym razem, i nie mówcie mi, że jest inaczej, w sensie jakby mi się wydaje, że się nie da inaczej tego zrobić, kurwa,
że za każdym razem, kiedy człowiek jest w związku i w relacji, to jego plany, jego marzenia, jego jakieś prywatne desires idą na drugi plan. Ale w momencie, kiedy traktujesz ten związek bardzo poważnie, to naprawdę moim zdaniem te plany, wasze marzenia idą na drugi plan, bo pojawia się ta druga osoba i zaczynacie budować życie z tą osobą. I to jest tak strasznie przykre, ale ja nie wiem. Mi się wydaje, że chyba tego nie da się inaczej ogarnąć. Chyba, że masz niesamowicie wspierającego partnera, który zawsze ci będzie mówił go girl, you're the best, a nie będzie ci mówił, że jesteś zjebana na przykład i co ty robisz. To wtedy może tak. No bo wiecie, musisz też poświęcać czas tej osobie i to jest naprawdę dużo jakby czasu patrząc, tak? Nie, nie wiem, jak ja bym miała to teraz zrobić, tak szczerze mówiąc. Jakbym miała być w związku, ja bym miała jeszcze się spotykać z drugą osobą. I nie, ja bym nie miała czasu, no autentycznie wam mówię. Pokażę wam, że czas spędzony samemu ze sobą i taka samotność też jest super, bo naprawdę jest super i ja to kocham. I wstałam troszkę późno, ponieważ jest godzina 11:30, ale są ku temu powody, na to, że wczoraj byłam w pracy do godziny 1:30 i wracając z pracy montowałam jeszcze film, więc zostałam trochę późno, ale jest okej, okay. W sensie jakby wyspałam się. Piję moją kawę, bo ten wstęp się tak trochę przedłużył nam. Mam nadzieję, że się poczuję lepiej, troszkę się obudzę, bo tak mówię do was taka troszkę przyjebana, jakbym miała, nie wiem, kija w dupie. Trochę się czuję, jakbym miała kija w dupie autentycznie. Bo mam okres i po prostu boli mnie wszystko. Widzimy się kiedyś tam, nie? Za chwilę, jak się ogarnę trochę i trochę się obudzę. Yes! Będziemy robić makijaż, mam mój termofor, bo po prostu boli mnie brzuch. I generalnie od 2 dni jakby ja żyję z termoforem, wiecie o co chodzi. Jeżeli mam możliwość, to mam termofor, żeby mi trochę pomógł. Dobra, będziemy robić makijaż, okej? Okay? Makijaż na naszą randkę. Generalnie mam ochotę na coś takiego bardzo delikatnego. Mam ochotę zrobić sobie taki make-up, no make-up. Wiecie o co chodzi? Ja dałam już sobie krem. To jest moja kosmetyczka, okej? Okay? Jakby to jest obrzydliwe i to jest najobrzydliwsza rzecz, chyba jaką dzisiaj zobaczyliście. I zaczynam od podkładu. Używam takiego podkładu. Ogólnie dzisiaj plan jest taki, że pojadę sobie do sklepu. Pojadę sobie do sklepu spożywczego. Kupię sobie po prostu tam kwiatki, bo w takich marketach bardzo często są tanie kwiatki i są one bardzo ładne, więc mam ochotę sobie goździki, bo goździki to są moje ulubione kwiaty. Zobaczymy, co będzie, plus muszę jeszcze jechać jakby zrobić zakupy spożywcze, więc będzie 2 w 1. Bardzo lubię takie dni wolne, kiedy jakby mam zaplanowany dzień. Uwielbiam coś takiego, bo ja bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą, jak już wcześniej mówiłam. I jakby jest to dla mnie taka forma self-care. Po prostu nie wiem dlaczego. Chodzenie samemu na zakupy, kupowanie sobie samemu jakichś miłych rzeczy, kwiatów, sprzątanie samemu. Teraz daję korektor. Mam taki korektor z Rimmel. Nigdy nie byłam, słuchajcie, w Akita Ramen. Nigdy. Słyszałam, że mają świetne opinie i że w ogóle super, są porównywani bardzo do Ramen People. Ja Ramen People kocham. Uwielbiam. Uważam, że nie jadłam nigdy lepszego ramenu, więc zobaczymy. Dlatego chcę bardzo iść do Akity, zobaczyć, co tam dają. To jest takie bardzo fajne, bo kiedy chodzisz sobie samemu, ja się wtedy czuję, że ja nie muszę z nikim dyskutować, co ja mam zjeść, co ja mam wybrać. Ty chcesz w jedno miejsce, ta druga osoba chce iść w inne miejsce. Już macie jakiś problem, już się zaczyna jakiś konflikt. Tak to idziesz sama i sama decydujesz, co będziesz robić i nie musisz w ogóle się dostosowywać do potrzeb drugiej osoby i to jest super. I jakby to jest naprawdę fajne. Używam teraz różu z Rare Beauty. Ja właśnie tego różu używam tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chcę zrobić taki naturalny look bez jakby pudru, więc nakładam sobie tak. Ja nigdy nie wiem, jak to nakładać, więc po prostu sobie robię takie maziaje. O mój Boże, mam nadzieję, że tam ty, bo w Ramen People jest bardzo dobra matcha i mam nadzieję, że Akita Ramen również ma matcha, bo mi się napiła matchy dzisiaj. To teraz sobie zrobię brwi, w sensie wyczeszę sobie brwi, używam do tego Got to Be i do tego mam jakiś taki stary pędzelek z żelu do brwi. Ale tak wracając ogólnie do tej samotności, to mi też bardzo dużo zajęło jakby zaakceptowanie
faktu, że jestem jakby sama. Ja mam znajomych, mam ludzi, z którymi mogę spędzać czas. Ja mam do tego też bardzo duży dystans i wiecie, mam osoby, które są dla mnie bardzo ważne, ale ja staram się jakby trzymać duży dystans mimo wszystko, ponieważ jakby to, że ja mam taki dystans, daje mi taką właśnie comfort space. Wiecie, ja wychodzę z takiego założenia, że na koniec dnia ja zostaję ja, tylko ja sama z moimi problemami i nie ma nikogo, nie ma mojej koleżanki, nie ma moich znajomych. Daję teraz rozświetlacz. I też było mi bardzo ciężko zaakceptować fakt, że jestem sama, gdzieś tam po jakichś rozstaniach i tak dalej. I też było to dla mnie bardzo trudne i szukałam bardzo na siłę. Pamiętam jeszcze erę moją erę Tindera, w sensie jak miałam Tindera. W momencie, kiedy ja z niej nie korzystam, ulżyło mi strasznie po prostu. Nie wiem jak to powiedzieć, bo ja w końcu przestałam jakby szukać. Dobra, teraz używam zalotki, nie będę malować drzwi, bo mam ochotę zrobić sobie taki, wiecie, natural look. Polecam zadać sobie pytanie, po co my w ogóle chcemy być w tej relacji. Czy my chcemy tylko i wyłącznie jakby fizycznej obecności drugiej osoby? Czy my się boimy, że zostaniemy całkiem sami i nie będziemy mieć żadnej osoby, która nas wysłucha? Czy my widzimy coś tak naprawdę w tej osobie? I czy my czujemy, że ta osoba jest naszą bratnią duszą? I czy możemy z nią zbudować życie na przykład. Wiecie, to są takie bardzo proste pytania, ale warto je sobie zadawać czasami. I też uważam, że jestem w takim wieku, że wiecie, ja mam 23 lata, mam czas, żeby ogarnąć siebie i żeby jakby samemu zrozumieć, kim jestem, czego chcę, próbować nowych pasji, próbować życia i próbować siebie, nie wiem, podróżować, sprawdzać w ogóle, w którym miejscu czułabym się najlepiej, gdzie chciałabym żyć, co chciałabym robić. I to jest super, bo na to teraz mam czas. Mam czas, żeby zrozumieć, kim jestem. Mam czas, żeby się rozwinąć w jakiś sposób. Staram się jakby znaleźć też plusy bycia samotnym, bo ma to wiele plusów i mało kto o tym mówi. Daję teraz Black Honey z Clinique. Uwielbiam. Uwielbiam, co to robi z ustami. Ja nie wiem, o co chodzi, ale... Love it! Dobra, więc mój make-up jest zrobiony. Tak dzisiaj wyglądam. Jeżeli chodzi o włosy, to mam ochotę sobie wyżelować włosy i zrobić taki slick hair. Więc będę używać tego żelu Got To Be. I patrzę na siebie w tym momencie i myślę sobie, lubię cię i lubię spędzać z tobą czas. Jakby to też jest ważne, żeby sobie tak mówić, żeby wybaczyć sobie pewne błędy i pewne rzeczy. Jesteśmy dla siebie zbyt po prostu krytyczni na co dzień i ja sama jestem bardzo krytyczna wobec siebie. To są dni, w których ja zastanawiam się nad takimi rzeczami i mówię sobie, że jestem naprawdę kimś wartościowym i dużo dla siebie znaczę, okej? I to jest bardzo ważne, żeby nie zapominać o tym, żeby samemu sobie mówić takie rzeczy, bo nieważne ile komplementów, ile miłych rzeczy usłyszycie od kogoś, od waszych znajomych, czy ktoś was doceni w pracy, czy was nie doceni, to nic nie będzie znaczyć, jeżeli wy dla siebie nic nie znaczycie i jeżeli wy dla siebie nie jesteście jakby mili i nie traktujecie siebie w odpowiedni sposób. Dobra, daję teraz ten żel. Dobra, a więc tak wygląda moja fryzura na dzisiaj, na moją date. Dodam sobie jakąś biżuterię, okej? Bo biżuteria zmienia bardzo dużo. I mam ochotę dać sobie taką spinkę. Gdzieś tutaj ją wpiąć. Do tego zegarek. Mój ukochany zegarek, bardzo go lubię. Taki mały. Kolczyki. Bardzo lubię właśnie w momencie, kiedy mam takie ulizane włosy, dawać kolczyki, bo fajnie wtedy to podkreśla wszystko. I wygląda się tak mega glam i mega put together. I chyba pierścionki jeszcze dam. Dobra, teraz będziemy musieli zrobić outfit of the day, więc zobaczymy, co mi się uda wymyślić. Chyba nie chcę nic takiego też crazy, jakby mam ochotę coś takiego zrobić wygodnego, żeby było mi wygodnie, miło, ciepło, nie chcę, żeby mi było zimno, więc ubierzemy się tak, żeby było nam ciepło. Okej, dobra, to słuchajcie, będzie bardzo szybki outfit of the day, ale I love it! Daje mi to taki Emma Chamberlain vibes. Wiecie, co chodzi? Bo ona nosi takie sweterki i jestem dumna, bo Emma jest ikoną stylu bardzo. Więc jakby ja jestem dumna. Buty, loafers, spodnie takie ala garniturowe, sweterek taki krótki, mega cute. Do tego czerwona torebka. And we are ready to rumble!
Kupiłam sobie kwiatki, wybrałam taki kolor, bardzo mi się podoba pomarańcz. Myślałam, że w Kauflandzie będą kwiaty, ale jakoś dzisiaj chyba nie mieli dostawy i w ogóle nie było ciętych kwiatów, więc poszłam do kwieciarni, która była obok. Jakby, wiecie, nie ma co na sobie oszczędzać. Uwielbiam kwiaty, okej, okay. Naprawdę uwielbiam kwiaty. Mam taki piękny wazon z Ikei i tutaj sobie je włożę. Chyba je troszkę przytnę jeszcze, bo są chyba dla mnie troszkę za długie.